Dzień dobry. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek. Jest takie pytanie, które zadaliście, dotyczące co ja myślę o doktrynie Świętej Trójcy. No więc posłużę się gotowcem, którym jest broszura przygotowana przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. I nie będę tutaj odkrywał Ameryki, tylko po prostu zaadaptowałem treść tego nagrania do tychże wersetów, które mamy zgromadzone w tym materiale. I jestem głęboko przekonany, że biblijne poglądy na temat równego i wiecznego bóstwa Ojca, Syna i Ducha Świętego są podstawową kwestią wyrażaną w Piśmie Świętym. Autorzy, których wypowiedzi są na tym kanale, uznają wiarę w bóstwo Ojca, Syna i Ducha Świętego, trzy współrówne i współwieczne osoby w jednym żywym i prawdziwym Bogu. Oznacza to, że Pismo Święte przekonuje mnie, że jest jeden, tylko jeden żywy Bóg, prawdziwy, wieczny, bez ciała, bez części i bez namiętności, o nieskończonej mocy, mądrości i dobroci, twórca, zachowawca wszystkich rzeczy, zarówno widzialnych, jak i niewidzialnych. A w jedności tego bóstwa są trzy osoby o jednej substancji, mocy i wieczności: Ojciec, Syn i Duch Święty. Pismo Święte uczy mnie, że Syn Boży jest Bogiem samym i wiecznym, z jednej substancji i równym Ojcu, i że w Synu dwie całe, doskonałe i odrębne natury, bóstwo i człowieczeństwo, zostały nierozerwalnie złączone w jednej osobie. Oczywiste jest dla mnie na podstawie Pisma Świętego, że Duch Święty pochodzący od Ojca i Syna jest z jednej substancji, majestatu i chwały z Ojcem i Synem, Bogiem samym i wiecznym. Nienaruszalny autorytet Biblii przekonuje mnie, że to jest prawda. Od najwcześniejszego okresu historii Kościoła chrześcijańskiego prawdziwa nauka Pisma Świętego na ten ważny temat była kwestionowana i zaprzeczana, a większość głównych herezji, które zakłóciły pokój w Kościele, zaczynała się od zepsucia tej nauki. W obecnym czasie świadectwo Kościoła wyznającego jest osłabione przez brak wyraźnego nauczania z jednej strony, a przez wrogość i niewiarę z drugiej. W międzyczasie wiele fałszywych sekt podważa wiarę ludu Bożego, a niektórzy z nich są w rozterce, gdy prosi się ich o natychmiastową, zwięzłą i biblijną odpowiedź. Dla tej doktryny nie ma innego autorytetu niż Biblia, bosko natchnione, nieomylne, autorytatywne objawienie, którego udzielił sam Bóg. Moje krótkie oświadczenie o dowodach pochodzi wyłącznie z tego źródła, czyli z Biblii. Po pierwsze, jest tylko jeden Bóg. Na tym fundamencie opiera się biblijna nauka o Trójcy Świętej. Pan jest Bogiem. Nie ma nikogo innego obok Niego. Tak świadczy Księga Drugiego Prawa, 4 rozdział, 35 werset. Także mamy takie stwierdzenie: ja jestem Pan, a nie ma nikogo innego. Nie ma Boga obok mnie. Księga Izajasza, 45:5. Nowy Testament jest nie mniej jednoznaczny, gdy Pan Jezus cytuje z Księgi Drugiego Prawa: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jednym Panem. Ewangelia według Marka, 12 rozdział, 29 werset. Paweł mówi Koryntianom: wiemy, że Bożek nie jest niczym na świecie i że nie ma innego Boga, jak tylko jeden. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 4 werset. To samo twierdzenie kieruje do Tymoteusza: albowiem jeden jest Bóg. Tak mówi nam pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Jedyny Bóg jest żywy i prawdziwy. Są to dokładne słowa Pisma Świętego. Jeremiasz mówi:
Pan jest Bogiem prawdziwym, jest Bogiem żywym. Tak świadczy Księga Jeremiasza, 10 rozdział, 10 werset. A Paweł przypomina Tesaloniczanom, że nawrócili się do Boga od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Jak mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 9 werset. Bóg jest wieczny. Wyrażenia wieczny, wiekuisty, które znaczą to samo, gdy odnoszą się do Boga, są stale używane przez świętych pisarzy Pisma Świętego, gdy mówią o wszechmogącym, o wszechmocnym. Mojżesz powiedział, wieczny Bóg jest twoją ucieczką. Księga Drugiego Prawa, 33:27. Od wieczności do wieczności jesteś Bogiem. Psalm 90, werset 2. Izajasz mówi o Bogu wiecznym, Panu, Stworzycielu, krańców ziemi. Księga Izajasza, 40 rozdział, 28 werset. Paweł mówi również o Bogu wiecznym oraz o Królu wiecznym, nieśmiertelnym. List do Rzymian, 16 rozdział, 26 werset oraz pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział, 17 werset. Można by dodać wiele innych fragmentów. Mam nadzieję, że przeczytasz te wszystkie fragmenty, które tu podaję ze swojej Biblii, aby to sprawdzić. I można by dodać wiele innych fragmentów, ale te potwierdzają prawdę wystarczająco wyraźnie. Bóg jest bez ciała. Bóg jest bez członków lub namiętności. Pan Jezus Chrystus powiedział do kobiety w Samarii, Bóg jest duchem. A po swoim zmartwychwstaniu powiedział do swoich uczniów, duch nie ma ciała i kości. Tak świadczy nam Ewangelia Jana, 4 rozdział, 24 werset oraz Ewangelia według Łukasza, 24 rozdział, 39 werset. Bóg jest objawiony w Biblii jako czysta duchowa istota, wszędzie obecna, w każdej chwili czasu. Czyż nie wypełniam nieba i ziemi, mówi Pan, jak czytamy w Księdze Jeremiasza, 23 rozdział, 24 werset. Wprawdzie Pismo Święte mówi o rękach, uszach i oczach Boga oraz o Jego przyjemności, gniewie, miłości i nienawiści, ale jest to język Jego protekcjonalności wobec naszej niedoskonałej wiedzy, abyśmy mogli zrozumieć coś z Jego istoty i dzieł. Pozwala on ludziom stosować ich ludzkie słowa do rzeczy boskich. W ten sposób objawia on swoją boską istotę naszemu ludzkiemu zrozumieniu. Moc Boża jest nieskończona. Twoja, Panie, jest wielkość i moc, i chwała, i zwycięstwo, i majestat, bo wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jest Twoje. Pierwsza Księga Kronik, 29 rozdział, 11 werset. Boski Zbawiciel mówi, u Boga wszystko jest możliwe, a anioł zapewnia Marię, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Tak świadczy nam Słowo Boże z Ewangelii według Mateusza, 19 rozdział, 26 werset. Także Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział, 37 werset. I te i inne pisma ujawniają, że On ma nieskończoną moc. Bóg ma nieskończoną moc. Kolejny punkt. Mądrość Boża jest nieskończona. Wielki jest nasz Pan i wielkiej mocy. Rozumienie Jego jest nieskończone. Tak świadczy nam Psalm 147, werset 5. Doskonałość Jego mądrości widoczna jest w dziełach stworzenia. W mądrości uczyniłeś je wszystkie. Tak krzyczy Psalm 104, werset 24. Jego wiedza obejmuje wszystko, co było i wszystko, co ma nadejść. Znane są Bogu wszystkie Jego dzieła od początku świata. Tak informuje nas fragment wypowiedzi z Dziejów Apostolskich, 15 rozdział, 18 werset. Wszystkie rzeczy są odkryte, nagie i otwarte dla oczu tego, z którym mamy do czynienia, przed którym mamy zdać sprawę. Tak mówi nam list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 13.
o głębokości bogactwa, zarówno mądrości, jak i wiedzy Boga. Jak niezbadane są Jego sądy i drogi Jego, których nie sposób poznać. List do Rzymian, 11 rozdział, 33 werset. Dobroć Boga jest nieskończona. Na wszystko, co stworzył, spojrzał i zobaczył, że jest bardzo dobre. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 31 werset. Ziemia jest pełna dobroci Pana. Tak mówi nam Psalm 33, werset 5. On jest dobry, bo miłosierdzie Jego trwa na wieki. Psalm 136, werset 1. Chrześcijanin nie potrzebuje żadnego dowodu dobroci Boga poza wiedzą o Jego łaskawym darze, Jego wiecznego Syna, aby odkupić swój lud i zbawić go od grzechów. Jest to boska dobroć, prawdziwie nieskończona i przekraczająca nasze ludzkie zrozumienie. Bóg jest twórcą i opiekunem wszystkich rzeczy. W 6 dni uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, jak mówi nam Księga Wyjścia, 20 rozdział, 11 werset. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, które są w niebie i które są na ziemi, widzialne i niewidzialne, jak czytamy w liście do Kolosan, 1 rozdział, 16 werset. Jest On utrzymującym. Ty uczyniłeś niebo, ziemię i wszystko, co w niej jest, i zachowujesz je wszystkie. Tak mówi nam Księga Nehemiasza, 9 rozdział, 6 werset. Wszystkie te deklaracje pochodzą z pewnego Słowa Bożego i są fundamentem, na którym opiera się doktryna Trójcy Świętej. Ukazują one majestat i chwałę jednego Boga. Pismo Święte pokazuje z równą jasnością, że Syn jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem i że istnieje Trójca osób w jedności bóstwa. Prawdziwe bóstwo Pana Jezusa Chrystusa wśród błędów odnoszących się do osoby Syna jest pogląd, że On jest Bogiem tylko w podrzędnym sensie, istotą stworzoną, a nie rzeczywistym i prawdziwym Bogiem, a nie współrównym i należącym do jednej z substancji z Ojcem. Niektórzy zaprzeczają boskości Syna całkowicie, a niektórzy zaprzeczają, że miał On dwie pełne i doskonałe natury, boską i ludzką. Niektórzy twierdzą, że na ziemi był tylko człowiekiem, a po zmartwychwstaniu był tylko Bogiem. Niektórzy zaprzeczają Jego doskonałemu człowieczeństwu, a niektórzy zaprzeczają Jego doskonałemu bóstwu lub wiecznemu synostwu. Jednakże Pan Jezus Chrystus jest Bogiem tym prawdziwym i tym wiecznym. Stary Testament mówi o Mesjaszu w takich słowach. Przepasaj miecz swój o najpotężniejszy. Psalm 45, werset 3. Tron Twój, o Boże, jest na wieki wieków. Psalm 45, werset 6. On jest Twoim Panem, czci Go. Psalm 45, 11 werset. Imię Jego będzie nazwane Potężny Bóg. Księga Izajasza, 9 rozdział, 6 werset. To jest Jego imię, przez które będzie nazwany Pan naszą prawością, Pan nasza prawość. Księga Jeremiasza, 23, 6. A Zachariasz oświadcza, że jest On współtowarzyszem równym Pana zastępów, jak mówi Księga Zachariasza, 13 rozdział, 7 werset. Korzysta z mocy i mądrości Bożej. Kiedy obiecany Mesjasz był na ziemi, pokazał przez swoje dzieła i przez swoje słowo, że rzeczywiście jest Bogiem z nami, jak czytamy w Izajasza, 7 rozdział, 14 werset, a także w Księdze Ewangelii Mateusza, Ewangelii Mateusza, 1 rozdział, 23 werset. Te potężne dzieła, których mógł dokonać sam Pan Bóg, który jedynie dokonuje cudownych rzeczy, jak czytamy w Psalmie 72, werset 18. Chrystus wykonał własną mocą i własnym słowem. Uzdrowił trędowatego, dał wzrok niewidomemu, wskrzesił umarłego. Uspokoił burzę,
wszystko to jego własną mocą. Jeżeli ktoś zarzuca, że apostołowie czynili cuda, chociaż byli tylko ludźmi, to należy pamiętać, że swoją moc czerpali od niego i uznawali jej pochodzenie od niego. Innym niezbitym dowodem na boskość Zbawiciela jest jego znajomość serc ludzkich. Salomon modlił się do Boga Wszechmogącego: Ty, tylko Ty znasz serca wszystkich synów ludzkich. Pierwsza Księga Królewska, 8 rozdział, 39 werset. A jednak czytamy, że Jezus dostrzegał myśli ludzkich serc, jak mówi nam Ewangelia według Łukasza, 9 rozdział, 47 werset. Że znał wszystkich ludzi, wiedział, co jest w człowieku, jak mówi nam Ewangelia według Jana, 2 rozdział, 24 i 25 werset. W tym sprawuje on władzę, która należy tylko do Boga. I znowu, kto może odpuszczać grzechy, jak tylko jedynie Bóg? On mówi: ja jedynie, ja jestem tym, który zmazuje twoje przewinienia. Księga Izajasza 43:25. Dlatego Pan Jezus powiedział: Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Ewangelia według Mateusza, 9 rozdział, 6 werset. On jest czczony jako Bóg. Zbawiciel powiedział: napisane jest, że będziesz czcił Pana Boga swego i tylko Jemu będziesz służył. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 10 werset. I dlatego pozwolił na oddawanie tej czci samemu sobie i oświadczył, że wszyscy ludzie powinni czcić Syna, tak samo jak czczą Ojca, bo tak mówi nam Słowo Boże z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 werset. Ewangelia Jana, 23 werset. Czytamy też o trędowatym, o władcy, o uczniach na statku, o kobiecie z Kanan, o człowieku, który urodził się niewidomy, że oni wszyscy, każdy z osobna, przyszli i oddali cześć Chrystusowi. Po jego zmartwychwstaniu Maria Magdalena i inne kobiety trzymały go za nogi i oddawały mu pokłon. Tak mówi nam Ewangelia według Mateusza, 28 rozdział, 9 werset. Tomasz nie spotkał się z żadną cenzurą, gdy zwrócił się do niego jako Pan mój i Bóg mój. Ewangelia według Jana, 20 rozdział, 28 werset nam to zaświadcza. Ten, który właściwie odbierał cześć należną tylko Panu Bogu naszemu, musi być rzeczywiście Panem i Bogiem naszym. Zostaje też uznany za Boga, jak uczniowie mówią o zmartwychwstałym i w niebo wstąpionym Panu Jezusie Chrystusie, skoro On zesłał Ducha Prawdy, który nieomylnie prowadzi ich do wszelkiej prawdy. Jan mówi: Słowo był Bogiem, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy chwałę Jego. Ewangelia według Jana, 1 rozdział, 1 werset, 14 werset. W innym miejscu mówi: Syn Jego, Jezus Chrystus, ten jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tak mówi nam 1 list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Paweł mówi Rzymianom, że Chrystus jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. List do Rzymian, 9 rozdział, 5 werset. Kolosanom oświadcza, że w nim mieszka cała pełnia bóstwa cieleśnie. Jak to mówi w liście do Kolosan, 2 rozdział, 9 werset. Do Tymoteusza potwierdza, że Bóg objawił się w ciele. Jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. W liście do Tytusa mówi o Panu Jezusie jako o wielkim Bogu i naszym Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. Jak to mówi list do Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Również Piotr mówi o nim jako o Bogu i Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie. Drugi list Piotra, 1:1. Wizji Chrystusa w chwale przedstawionej w Apokalipsie Chrystus ogłasza swoją obecność umiłowanemu apostołowi: Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec.
mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Tak mamy zapisany w Apokalipsie, w objawieniu Jezusa Chrystusa, 1 rozdział 8 werset i 17 werset, a także Apokalipsa 21 rozdział 6 werset i Apokalipsa 22 rozdział 13 werset. Na imię Jezusa niech się ugnie każde kolano z rzeczy w niebie i z rzeczy na ziemi i z rzeczy pod ziemią. List do Filipian, 2 rozdział 10 werset. Wszystkie stworzenia muszą podnieść jeden wspólny głos uwielbienia dla naszego Zbawiciela Boga, mówiąc: błogosławieństwo i cześć i chwała i moc niech będą temu, który siedzi na tronie, i barankowi na wieki wieków. Apokalipsa 5 rozdział 13 werset. Syn jest Bogiem i ma jedną substancję z Ojcem. Sam Pan Jezus powiedział: ja i Ojciec mój jedno jesteśmy, jak mówi nam Ewangelia Jana, 10 rozdział 30 werset. On jest jednorodzonym od Ojca, pełnym łaski i prawdy, jak świadczy nam Ewangelia według Jana, 1 rozdział 14 werset. On jest przed wszystkimi rzeczami, list do Kolosan, 1 rozdział 17 werset. Jego pochodzenie jest od dawna, od wieczności, jak mówi nam Księga Michałasza, 5 rozdział 2 werset. On był Słowem, które było na początku u Boga i które było Bogiem, jak mówi nam Ewangelia według Jana, 1 rozdział 1 i 2 werset, że Słowo był Bogiem. Przyjął na siebie naturę człowieka, urodził się na świecie i wzrastał w mądrości i dostojeństwie, jak poświadcza nam Ewangelia Łukasza, 2 rozdział 52. Łaknął i pragnął, jadł i pił, odczuwał znużenie i zmęczenie, ból i smutek. Był poruszony współczuciem i płakał nad smutkiem tych, których kochał, i nad przewidywaną ruiną Jerozolimy. Został upodobniony do swoich braci, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 2 rozdział 17 werset. A ponieważ oni są uczestnikami ciała i krwi, on sam również wziął udział w tym samym, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 2 rozdział 14 werset. On, Pan Jezus Chrystus, przyjął postać sługi i stał się na podobieństwo ludzi, a znalazłszy się w postaci ludzkiej, uniżył samego siebie, jak mówi nam list do Filipian, 2 rozdział 7 i 8 werset. Pod tym względem jest on opisany jako człowiek zatwierdzony przez Boga albo uwierzytelniony przez Boga, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 2 rozdział 22 werset. Albowiem jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, jak poświadcza nam to 1 list do Tymoteusza, 2 rozdział 5 werset. W swojej ludzkiej naturze był on prawdziwie człowiekiem zrodzonym z kobiety, kiedy to w cudzie wcielenia Maria wydała na świat swego pierworodnego syna, jak poświadcza nam Ewangelia według Łukasza, 2 rozdział 7 werset. Równie prawdziwe jest to, że został on posłany przez Boga. Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał syna swego, zrodzonego z niewiasty, stworzonego pod prawem, jak to mówi nam list do Galacjan, 4 rozdział 4 werset. Bóstwo i człowieczeństwo były nierozerwalnie złączone w jednej osobie. Tej tajemniczej unii nie możemy zrozumieć ani przypuszczać, że ją wyjaśnimy, ale utrzymujemy, że jest prawdziwa, ponieważ jest wyraźnie objawiona w pewnym Słowie Bożym. Jako Bóg mógł powiedzieć: zanim Abraham był, ja jestem. Ewangelia według Jana, 8 rozdział, 58 werset. Jako człowiek był nasieniem Abrahama, jako Bóg był Panem Dawida, jako człowiek był synem Dawida, jak mówi nam Ewangelia Mateusza 22:43-45. Jako Bóg miał wszelką władzę i zaszczyt w niebie i na ziemi, a jako człowiek sam też jest utrudzony, jak mówi nam to list do Hebrajczyków, 5 rozdział 2 werset. Jako Bóg był Panem wszystkich rzeczy na mocy stworzenia, gdyż bez Niego
nie uczyniono nic, co by się stało, jak to nam mówi Ewangelia według Jana, 1:3. Jako człowiek był pozbawiony dóbr doczesnych i nie miał gdzie głowy położyć, nie miał gdzie głowy skłonić. Ewangelia według Mateusza, 8:20. Jako Bóg w jego rękach miał sprawy życia i śmierci i miał moc złożyć swoje życie i moc wziąć je ponownie. Jak to mówi nam Ewangelia według Jana, 10:18. Jako człowiek był prowadzony jak owca na rzeź i jak baranek niemy przed tym, którzy go strzygą, tak nie otworzył swoich ust. Dzieje apostolskie, 8:32. Boska i ludzka natura Chrystusa nigdy nie są rozdzielone. Nawet po wniebowstąpieniu jest on objawiony jako jedyny pośrednik, człowiek Chrystus Jezus, jak czytamy w 1 liście do Tymoteusza, 2:5. Paweł mówi o wniebowstąpionym Panu jako o przyszłym sędzi, tym człowieku, którego Bóg przeznaczył, jak to mówią Dzieje Apostolskie, 17:31. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że Pan Jezus Chrystus, tak jak był na ziemi, jest teraz i zawsze będzie zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. W Nim, choć zasiada na tronie Jego chwały, ludzka natura jest zjednoczona z boską. Duch Święty jest objawiony jako osoba. Trzeba najpierw ustalić ten aspekt, że Duch Święty jest objawiony jako osoba. Trzeba najpierw ustalić ten aspekt prawdy, aby potem móc wykazać, że ta osoba jest boska i stanowi jedną substancję z Ojcem i Synem. Ci, którzy zaprzeczają boskości, bóstwu Ducha Świętego, niezmiennie zaprzeczają Jego odrębnemu, osobowemu istnieniu. Kiedy Pan Jezus miał opuścić swoich uczniów, obiecał im: będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze, na wieki, Ducha Prawdy. Ewangelia według Jana, 14:16-17. Pocieszyciel, którym jest Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Tak świadczy nam Ewangelia według Jana, 14:26. On będzie świadczył o mnie, jak mówi Ewangelia Jana, 15:26. Poślę go do was, Ewangelia według Jana, 16:7. On was wprowadzi we wszelką prawdę, pokaże wam rzeczy przyszłe. On mnie uwielbi, bo otrzyma z mojego i wam to objawi. Ewangelia według Jana, 16:7, 13:14. Sam Pan Jezus Chrystus był osobą i jest jasne, że drugi Pocieszyciel również miał być osobą. Rzeczy, które Jezus powiedział o Pocieszycielu, byłyby zupełnie niezrozumiałe, jeśli Pocieszyciel nie byłby osobą. On musi być i jest osobą. Skoro jest posłany, uczy, przynosi rzeczy do naszej pamięci i pokazuje nam rzeczy Jezusa, to są opisy osoby. Słyszy, przyjmuje, świadczy, mówi, upomina, poucza i prowadzi. Świadectwa z listów Pawła. Paweł mówi nam, że Duch Święty wspomaga także nasze słabości i wstawia się za nami westchnieniami, których nie można wypowiedzieć. Tak świadczy nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8:26. Może to być prawdą tylko w przypadku osoby, która pomaga i się wstawia. Jednemu Duch Święty daje słowo mądrości, drugiemu słowo wiedzy. Wszystko to działa w jednym i w tym samym duchu, rozdzielając każdemu człowiekowi porówno jak chce. I tak mówi nam 1 list do Koryntian, 12:8-11. To byłoby niewiarygodne, skoro natchniony pisarz użył takiego języka, przypisując wszystkie te działania Duchowi Świętemu, gdyby ten duch nie był osobą. Apostoł
ostrzega nas, abyśmy nie zasmucali Ducha Bożego, Bożego Ducha Świętego, a zasmucanie jest uczuciem, które nie może być przypisane niczemu innemu niż osobie. Zasmucanie jest uczuciem, które może być przypisane tylko osobie. Dlatego Duch Święty jest osobą i to jest wyraźnie stwierdzone przez Pismo Święte. Jest jeszcze wiele innych miejsc Pisma Świętego, które wymieniają Ducha Świętego w połączeniu z Ojcem i Synem. I to prowadzi nas do tego samego wniosku. Nakazuje się przecież w Piśmie Świętym chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojciec i Syn są osobami i to samo musi być prawdą o Duchu Świętym. Pan Jezus nie nakazał swoim uczniom chrzcić w imię dwóch osób i abstrakcyjnego wpływu. Natchnione błogosławieństwo, łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i wspólnota Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi, jak mówi nam drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 14 werset, równie jasno wskazuje, że tak jak Ojciec jest osobą, a Syn osobą, tak również Duch Święty jest osobą. Duch Święty jest osobą boską. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że Duch Święty jest osobą boską. Bóg prawdziwy i wieczny. Także i tutaj nie próbuję w pełni wyczerpująco tego dowodzić, ale przedstawię kilka dowodów z zasobów boskiej prawdy. W Księdze Sędziów, 15 rozdział, 14 werset, czytamy, że Duch Pański przyszedł potężnie na Samsona, ale w Księdze Sędziów 16:20, po tym jak Samson uległ Dalili, jest napisane: Pan odszedł od niego, czyli Jahwech odszedł od niego, Jehowa odszedł od niego. Dlatego Duch Pański to Pan, Jehowa, wieczny Bóg. W drugiej Księdze Samuela, 23 rozdział, 2 i 3 werset, Dawid stwierdził: Duch Pański mówił przeze mnie. Bóg Izraela powiedział i w ten sposób daje do zrozumienia, że Duch Święty jest Bogiem Izraela. W Księdze Hioba 33:4 i Elihu mówi: Duch Boży mnie uczynił. Wiemy, że Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy, dlatego wiemy z tej wypowiedzi, że Duch Święty jest Bogiem. W Psalmie 139, werset 7, psalmista mówi: Dokądże pójdę od Ducha Twego, albo dokądże ucieknę od obecności Twojej. Następne słowa zapewniają o wszechobecności, a więc o boskości i bóstwie Ducha Świętego. W Księdze Izajasza 6 rozdział 5-9 prorok mówi: Oczy moje widziały Króla, Jahwe, Jehowę, zastępów, Pana zastępów. Słyszałem też głos Jehowy, głos Pana, i rzekł: Idź i powiedz temu ludowi. Słyszycie, ale nie rozumiecie. Apostoł Paweł cytuje te słowa w Dziejach Apostolskich 28:25-26, 28 rozdział 25-26 wersetu. Dobrze mówił Duch Święty przez Izajasza, proroka, do ojców naszych, mówiąc: Idźcie do tego ludu i mówcie, słuchajcie, a nie usłyszycie. I tak dalej. Osoba, którą Izajasz nazywa Królem, Jehową, Jahwe, Panem Zastępów, to nie kto inny jak Duch Święty. Apostołowie pokazują, że Duch Święty jest Bogiem. W Nowym Testamencie anioł, który zwiastuje Marii cud narodzin Zbawiciela, mówi: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego cię zacieni. Dlatego to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział, 35 werset. Anioł przypisuje jako powód, dla którego Chrystus powinien być nazwany Synem Bożym, fakt, że miał on być poczęty przez działanie Ducha Świętego, a z tego musi wynikać, że Duch Święty jest Bogiem. W Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, 3-4 wersetu, apostoł Piotr, karcąc Ananiasza, używa wyrażeń: kłamstwo wobec Boga,
kłamstwo wobec Ducha Świętego, kłamstwo wobec Ducha Świętego i kłamstwo wobec Boga jako równoważników i synonimów. Dlaczego szatan napełnił twoje serce, by okłamać Ducha Świętego? Nie okłamałeś ludzi, lecz okłamałeś Boga. Okłamując Ducha Świętego, Ananiasz okłamał Boga. Dlatego tak to zapisano, bo Duch Święty jest Bogiem. Paweł pisze do Koryntian. Wy jesteście świątynią Boga, jak to mówi pierwszy list do Koryntian, 3:16. A ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, pierwszy list do Koryntian, 6:19. Z porównania tych tekstów wynika, że Duch Święty jest Bogiem. Paweł mówi, całe pismo jest dane z natchnienia Bożego, drugi list do Tymoteusza, 3:16. A Piotr mówi, święci mężowie Boży mówili tak, jak ich poruszył Duch Święty. Drugi list Piotra, 1:21. Duch Święty, który natchnął pisarzy, jest Bogiem. Wszystkie te teksty i wiele innych prowadzą do jednego wniosku, że Duch Święty jest Bogiem. Pan Jezus Chrystus opisuje bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu jako grzech bardziej niewybaczalny nawet niż bluźnierstwo przeciwko Synowi Człowieczemu, jak mówi nam Ewangelia według Mateusza 12:31. Jest to możliwe tylko dlatego, że Duch Święty jest Bogiem. O tym samym Duchu mówi się, że bada nawet głębokie sprawy Boże, aby poznać rzeczy Boże, udziela wszelkich darów duchowych, takich jak mądrość, wiedza, uzdrawianie, cuda, proroctwa i tym podobne. Wszechmocny Bóg sam może czynić te rzeczy, ale są one stale przypisywane Duchowi Świętemu, który w ten sposób jest uznany za Boga. Jest on z jednej substancji majestatu i chwały, z Ojcem i Synem, Bogiem samym i wiecznym, Bogiem prawdziwym i wiecznym. Jest równy Ojcu i Synowi. Pisarz listu do Hebrajczyków wyraźnie nazywa Ducha Świętego Duchem Wiecznym. List do Hebrajczyków, 9:14. Gdyby potrzebne było dalsze potwierdzenie, można by je zebrać ze słów dotyczących chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Imię Ducha Świętego może być umieszczone obok imienia Ojca i Syna, gdyż jest On w rzeczywistości samym i wiecznym Bogiem. Nie można sobie wyobrazić, że przy udzielaniu obrzędu chrztu imię niższej istoty będzie stawiane na równi z imieniem Ojca Wszechmogącego. Pismo Święte daje do zrozumienia, że nie ma innego Boga poza Nim. On mówi, mojej chwały nie oddam innemu. Księga Izajasza 42:8. Osoba, której imię stoi obok imienia Ojca i Syna, sama jest Bogiem, Duchem Świętym. To samo można powiedzieć o wezwaniu, za pomocą którego Paweł przywołuje łaskę i błogosławieństwo Boże dla chrześcijan w Koryncie. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża i obcowanie Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Byłoby bluźnierstwem wprowadzić do takiego błogosławieństwa imię tego, który nie był z jednej substancji majestatu i chwały z Ojcem i Synem. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. Jest On Duchem Prawdy, który pochodzi od Ojca, jak oświadcza nasz Pan w Jana 15:26. Dlatego mówi się, że jest posłany przez Ojca, jak to mówi Ewangelia według Jana, 14:26. A także podświadcza nam to Ewangelia według Mateusza, 3:16 oraz pierwszy list do Koryntian, 2:11-14 oraz 3:16. A także Ewangelia według Mateusza, 10:20. O tym samym Duchu Świętym mówi się, że został posłany przez Syna i nazywa się Go Duchem Syna oraz Duchem Chrystusa. Tak właśnie mówi Ewangelia według Jana 15:26, a także 16:7.
oraz list do Rzymian, 8 rozdział, 9 werset, oraz list do Galacjan, rozdział 4, werset 6, i list do Filipian, 1 rozdział, 19 werset, i pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 11 werset. Tak więc te same wyrażenia, które są wypowiadane o Duchu w odniesieniu do Ojca, są wypowiadane o tym samym Duchu w odniesieniu do Syna. I z tego samego powodu, że Duch Święty pochodzi od Syna, tak jak On pochodzi od Ojca. Ojciec i Syn posyłają Ducha, który jest osobą wiecznie boską i jedną z nimi w swojej istocie, w swoim majestacie, w swojej chwale i w swojej mocy. Trójca Święta w jedności. Z tych pism łatwo i jasno wynika, że jest tylko jeden Bóg Wszechmogący i z równą jasnością wykazane jest, że w jedności boskiej istoty są trzy osoby o jednej substancji, mocy i wieczności. Uroczyste słowa w imię Ojca oznaczają Boga Ojca i że Ojciec jest Bogiem. Słowa, które następują i Syna, i Ducha Świętego, oznaczają Syna, który jest Bogiem, i Ducha Świętego, który jest Bogiem. Paweł, apostoł, dobrze wiedział, że jest napisane, do kogo więc mnie przyrównacie, albo czy będę równy, mówi święty. Księga Izajasza, 40 rozdział, 25 werset. Ja jestem Bogiem, a nie ma nikogo takiego jak ja, jak mówi Księga Izajasza. 46:9. Sam Paweł napisał, łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Amen. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 14 werset. Żaden rozsądny i czcigodny chrześcijanin nie może sobie wyobrazić, że natchniony apostoł napisałby uroczyste błogosławieństwo w imię Wszechmogącego Boga, celowo umieszczając boskie imię w środku, pomiędzy imionami Jezusa i Ducha Świętego, chyba że wierzyłby i chciałby, abyśmy również wierzyli, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a Duch Święty jest Bogiem i że w jedności z Ojcem są oni jednym wszechmogącym Bogiem. Doktryna rozwinięta w Starym Testamencie, doktryna Trójcy Świętej, również jest obecna. Objawienie tej prawdy stanowiło część najwcześniejszych objawień Boga dla ludzkości. Hebrajskie imię, które tłumaczymy jako Bóg, to Elohim. Elohim, rzeczownik w liczbie mnogiej, często łączony z przymiotnikami w liczbie mnogiej i czasownikami wyraźnie oznaczającymi liczbę mnogą osób w bóstwie. Na przykład widzimy to w Księdze Rodzaju, 20 rozdział, 13 werset. Bóg sprawił, że błądziłem, gdzie Bóg i sprawił są w liczbie mnogiej. Księga Jozuego 24:19 z kolei ma, On jest świętym Bogiem, gdzie święty i Bóg są w liczbie mnogiej. Aby pokazać, że bóstwo jest jednak jedno, liczba mnoga Elohim jest często łączona z rzeczownikiem, z rzeczownikami i zaimkami w liczbie pojedynczej. Na początku Bóg stworzył, tutaj słowo Bóg jest w liczbie mnogiej, podczas gdy stworzył jest w liczbie pojedynczej. Tytuł, którym określany jest wszechmocny, Pan Bóg Twój, to po hebrajsku Jehowa Elohim. Jehowa jest w liczbie pojedynczej, oznaczającej jedność bóstwa, natomiast Elohim jest w liczbie mnogiej, oznaczającej wielość osób w tej jedności. Należy pamiętać, że objawienia te były czynione ludowi stale ostrzeganemu przed politeizmem otaczających go narodów. Jest rzeczą niepojętą, że Mojżesz, pisząc pod natchnieniem Ducha Świętego, użyłby słów wskazujących na wielość osób w jednym wiecznym Bogu, chyba że byłby pod nieodpartym wrażeniem tej prawdy i chciałby ją przekazać jako istotną część tego objawienia. Prawda objawiona w słowach świętego
To jest podstawa. Bóg mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 26 werset. Oto człowiek stał się jak jeden z nas. Księga Rodzaju 3:22. Zejdźmy na dół. Księga Rodzaju 11:7. Kto nam pójdzie? Księga Izajasza 6:8. Nie można podać powodu, dla którego Wszechmocny miałby tak mówić o sobie, gdyby nie było prawdą, że w jedności bóstwa są trzy osoby o jednej substancji, mocy i wieczności. Jest wiele miejsc, gdzie ta sama prawda jest wyrażona, nawet jeśli nie tak dokładnie. Pan nakazuje Aaronowi błogosławić lud w ten sposób, ludzi w ten sposób. Niech cię Pan błogosławi i zachowa, niech ci świeci oblicze swoje i niech ci będzie łaskawy, niech ci podniesie Pan oblicze swoje i niech ci da pokój. Księga Liczb, 6 rozdział, 24 do 26 wersetu. W Księdze Rodzaju, 18 od 1 do 2, czytamy, że Pan ukazał się Abrahamowi, a on podniósł oczy i spojrzał, a oto trzech mężczyzn stało przy nim. Dlaczego Bóg miałby mu się ukazać pod postacią trzech mężczyzn, jeśli nie po to, by zaznaczyć tę prawdę, którą zamierzał objawić wyraźniej w późniejszych czasach? Ojciec, Syn i Duch Święty w Księdze Izajasza. W Księdze Izajasza jest kilka bardzo wyraźnych świadectw. Gdy wróg przyjdzie jak potop, Duch Pana podniesie przeciwko niemu sztandar i przyjdzie na Syjon Odkupiciel, mówi Pan. Księga Izajasza, 59 od 19 do 20 wersetu. Kim jest ten Odkupiciel? Ja, Pan, jestem Twoim Zbawicielem i Twoim Odkupicielem, Mocarzem Jakuba. Księga Izajasza 60:16. Mówi się o trzech boskich osobach, o Duchu Pańskim, o Odkupicielu, Wiecznym Synu, który powinien przyjść na Syjon i o Panu, który przemawia przez proroka. Na innym miejscu czytamy, posłał mnie Pan, Bóg i Jego Duch. Izajasza, Księga, 48 rozdział, werset 16. Badanie okolicy tego wersetu, badanie kontekstu pokazuje, że mówiącym jest tutaj Mesjasz, Syn Boży, a trzy osoby Trójcy Świętej są wyraźnie wskazane. Pan Bóg, Ojciec, Duch Święty i Syn. Niezmienna prawda o Bogu jest cały czas aktualna i objawiona w Piśmie Świętym. Istnieje cudowna harmonia i zgodność doktryny w różnych częściach boskiego objawienia dla ludzkości, a święci mężowie Boży we wszystkich wiekach, choć nie zawsze z tym samym stopniem światła, patrzyli oczami wiary na Boga Ojca, który ich wybrał, na Boga Syna, który ich odkupił, na Boga Ducha Świętego, który regeneruje i uświęca, i podnosili i podnieśli swoje serca w uwielbieniu do trójjedynego Boga w jedności ze świętymi i aniołami powyżej, którzy nie odpoczywają we dnie i w nocy, mówiąc: święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i jest i ma przyjść. Apokalipsa, 4 rozdział, 8 werset. Jest to bezsprzeczny fundament nadziei i pewności życia wiecznego dla wierzącego. Jest to również fundament, na którym opieram się. Cała praca i świadectwo moje od 30 lat opierają się na tej prawdzie. Zawsze była to doktryna Biblii. Zawsze musi być to doktryna każdego uczciwego chrześcijanina. Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, panowanie i moc, teraz i na wieki. Amen. Tak mówi list Judy, 25 werset. Stoję na biblijnej podstawie trynitarnej, która deklaruje jedność, równość, bóstwo i wieczność Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Pełne bóstwo, wieczne synostwo i doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa, Jego cudowne narodziny z dziewicy, fizyczne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie do nieba,
Jego bezgrzeszność, Jego odkupieńczą ofiarę, bóstwo i osobowość Ducha Świętego. Dziękuję za uwagę. To była odpowiedź na pytanie, co ja myślę o doktrynie Trójcy Świętej. Właśnie to.